Norbert Zanek, pomocnik broni Radom. Norbert, dość wcześnie straciliście szansę na awans. No, wszyscy Gipsy myśleli, że ten mecz derbowy z Bronią, który odbędzie się za kilka dni na stadionie przy ulicy Strugan, będzie decydował o awansie, ale zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. To znaczy tak, my również mieliśmy nadzieję, że to będzie taki mecz, w którym powalczymy jeszcze o awans. No, niestety nie udało się, niepowodzenie w dwóch ostatnich meczach. Mam nadzieję, że mamy już za sobą te niepowodzenia i w meczu derbowym pokażemy, na co tak naprawdę nas stać. No ale drużyna Broni już pokazała, że stać jest na dobrą grę. Myślę, że ten futbol po raz kolejny dobry zaprezentujecie. Oczywiście, postaramy się zagrać jak najlepiej dla kibiców. Mam nadzieję, że będzie to bardzo dobre widowisko, tak jak zawsze. Zagrasz w tym meczu? To się okaże, mam nadzieję, że tak. Bardzo chciałbym. Jaki wynik padnie? Ciężko powiedzieć. Na pewno to będzie wyrównany mecz. A kto strzeli bramkę? Broń Radom. Dzięki za rozmowę. Marcin Figiel, pomocnik Radomiaka Radom. Marcin, za parę dni wielki mecz z lokalnym rywalem Bronią Radom. Lubisz w takich meczach grać? Tak, dokładnie. Dla takich meczów się gra. Wiadomo, są to derby. Derby są się własnymi prawami. Będzie to na pewno ciężka przeprawa. Będzie na pewno sporo kibiców i tak jak pan mówił, że będzie to mecz dla nas o już zapewnienie sobie awansu i będziemy chcieli to zrobić już w tym meczu. Czy już poszedł w niepamięć mecz derbowy z Bronią w Pucharze Polski, który przegraliście w rzutach karnych? Tak, poszedł, nie rozpamiętywaliśmy tego długo, nastawialiśmy się na Puchar Polski, dla nas najważniejsza była liga. Zagrasz w tym meczu? Zobaczymy. A jaki wynik stawiasz? Radomiak wygra. Dziękuję za rozmowę.